Widzowie Dzień Dobry TVN od pewnego czasu zdecydowanie nie mogą narzekać na brak wrażeń. Producenci popularnego cyklu wystawiają fanów śniadaniówki na ciężką próbę i podejmują zaskakujące decyzje dotyczące obecnych na antenie prezenterów. Wszystko zaczęło się już w zeszłym roku. Ku ogromnemu zaskoczeniu wielbicieli DDTVN, z porannym pasmem pożegnały się takie gwiazdy jak Anna Kalczyńska, Agnieszka Woźniak. Starak i Andrzej sątysi oraz Małgorzata Rozenek, Majdan i Małgorzata Ochme, chwilę po tym, jak informacja ogłoszona została publicznie, fani zaczęli spekulować, kto zajmie miejsce znanych prezenterów. Chociaż wydawało się, że na tym przebudowa się skończy, szybko okazało się, że roszady, wśród prowadzących to dopiero początek. Niedawno okazało się, że z prowadzenia flagowego programu Stacji Zwiertniczej rezygnuje Anna Senkara, która witała widzów w duecie z Sandrą Hajduk. Zmiany. Kochani, pewnie dla niektórych z was będzie to pewnym zaskoczeniem, ale postanowiłam zrezygnować z prowadzenia Dzień Dobry TVN. Oczywiście z Dzień Dobry TVN się nie rozstaje, przede mną jeszcze wiele zagranicznych wyjazdów i materiałów. A w kolejnym sezonie zobaczymy się w nowym programie T.V.N. Więcej szczegółów wkrótce. Trzymajcie kciuki za nowe. Sandra Hajduk, dzięki za tę przygodę, Girl. To był naprawdę jedyny taki duet. Przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych. To jednak nie wszystko. W sobotni poranek wyszło na jaw. Kto zajął miejsce 42, letniej prezenterki, obok Sandry Hajduk miejsce na kanapie zajął Mateusz Chładki. Dziennikarz od wielu lat związany jest z TVN, m, a jego pojawienie się w śniadaniówce wywołało fale pozytywnych komentarzy. Jak na razie nie wiadomo jednak, czy 38, latek na stałe dołączy do składu gospodarzy porannego pasma, czy był to jedynie gościnny występ. Czy Mateusz Chłatki sprawdziłby się w roli prowadzącego Dzień Dobry TVN? Zobacz też, Filip Hajzer ujawnił kulisy zwolnienia z TVN. Wszystkiemu winna Lidia Kazenanna Senkara odchodzi z Dzień Dobry TVN. Wyjawiła zaskakujący powód prowadząca Dzień Dobry TVN straciła pracę. Oficjalnie ogłosiła, to koniec Dzień Dobry TVN. Zaskakujące decyzje dotyczące obecnych na antenie prezenterów: Anna Kalczyńska, Agnieszka Woźniak. Starak i Andrzej Sołtysik Małgorzata Rozenek, Majdan Małgorzata Ochme. Kto zajmie miejsce znanych prezenterów? Roszady wśród prowadzących to dopiero początek. Anna Sankara Sandrą Hajduk. Postanowiłam zrezygnować z prowadzenia Dzień Dobry TVN. Miejsce na kanapie zajął Mateusz Chłatki. Czy był to jedynie gościnny występ? Zobacz też, Filip Hajzer ujawnił kulisy zwolnienia z TVN. Wszystkiemu winna Lidia Kazenanna Senkara odchodzi z dzień dobry TVN, wyjawiła zaskakujący powód prowadząca dzień dobry TVN straciła pracę. Oficjalnie ogłosiła. To koniec.